Cześć wszystkim, moi drodzy, czy można ubrać się w lumpeksie? Są dwa obozy. Niektórzy mówią, że można się ubrać i przy tym bardzo dobrze, modnie, ładnie. I te rzeczy w ogóle nie są zniszczone, bo to są tacy headhunterzy lumpeksowi. Tak przynajmniej na nich się mówi u mnie na dzielnicy. Ale też są z drugiej strony inni, którzy mówią, że lumpeksy to jest strata czasu, że te rzeczy są przebrane, niedobre, złej jakości, z dziurami, pofarbowane. Dlatego bardzo chciałbym to dzisiaj sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jak ci mówią pierwsi, czy może ci drudzy. Udaję się do lumpeksów i sprawdzę, czy uda się ubrać i przy tym ładnie i tanio, bo te rzeczy są, rzecz jasna, na wagę. Lecimy. Szafiarka Dymitr. To ja! Pierwszy second hand przed nami, no to sprawdźmy, czy w ogóle uda mi się cokolwiek znaleźć. Chanel i Prada, średnia marka. 4XL. Ciężko się wybiera, aczkolwiek może coś się trafi. Nie hejtujemy ludzi, którzy wybierają się do takich sklepów, bo naprawdę raz, że można znaleźć fajne rzeczy, a dwa, że kurde mol, co jest złego w tym, że się wypierze i będzie się nosiło. Cały worek jest, w domku pokażę, a teraz do innego. No to kolejny second hand przed nami. Dajcie mi te rzeczy, dajcie mi te rzeczy. Na kolejnych łowach, tym razem zmiana lokacji całkowicie i marynareczki się przepatrzę. A co będziemy sobie żałować? Fajny, ten mi się podoba. Co to jest? Dobrekaszkiety.pl. Takie właśnie gadżety mam wrażenie, że są lepsze w takich sklepach, aniżeli stałe rzeczy. Ale oczywiście idziemy przymierzyć. Oczywiście trzeba się naszukać, by cokolwiek znaleźć, aczkolwiek... O. No nie, no jakiegoś konia. Obkupiony, to do domku, na sprawdzanko. Najmodniejsza szafiarka tego sezonu, wita i zaprasza. Zobaczcie, mam dwie reklamówki, bo udałem się do dwóch lumpeksów. Z jednego wybrałem bardzo ciekawe rzeczy, a z drugiego jeszcze ciekawsze. To teraz zaproszę was do garderoby, nie, do pokoju zwierzeń. Tam dopiero się wszystko ujawni. Stylizacje, wszystko. Boże, jakie to będzie piękne. Ile? Zapraszam. Ile twoje kuchy ważyły? O, ważyły? A nie wiem nawet, ile ważyły. Wiem, ile zapłaciłem. 80? I 75, więc razem to jest 155. Chyba tak. Chodźcie. A więc witam i zapraszam do średniowiecznej Anglii, chociaż wcale nie średniowiecznej, bo nowożytnej. Cóż takiego w tej stylizacji jest? Kaszkiet, a także szelki, które no wyglądają moim zdaniem naprawdę szałowo. Zobaczcie tu, no po prostu, na serio, no Tommy Shelby z Peaky Blinders mulowany. Malowany. Wartość 7 zł i wartość około 3-4 zł. Więc zobaczcie, że za nieco ponad dychę możemy idealnie skontrastować nasz look. A tak wydaje mi się, że wyglądam szałowo. Szałowo. Poszlibyśmy razem na imprezę, nie? Ale kto by zbierał żniwa? Wydaje się, że one są już takie lekko zmienionej epoki, ale właśnie ta moda wraca i zobaczcie, w jakim stylu można fajnie siebie przedstawić. I co ciekawe, właśnie bo tego nie powiedziałem, ten kaszkiet jest nowy. To jest najważniejsze. Szelki też. Nie widać, żeby był... A szelki też. Szelki też. A tym razem witam was na bardzo sportowo, ale czy sami nie przyznacie, że ten look jest równie atrakcyjny jak ten pierwszy? Dlaczego tak mówię? No bo zobaczcie, ta bluza myślę, że w ogóle jest nowa. Ona nie ma żadnych śladów zużycia, no dosłownie żadnych. Zobaczcie sobie całość z mojej przecudownej, jakże wysmukłanej sylwetki. Naprawdę bluza, no pierwej sorcik. Fajną, naprawdę koszulkę Adidasa. Zobaczcie jak leży, jak ulał. SF, Semper Fidelis, wiecznie wierny. Jednak widać, że jest używana, ale to nie jest stan nie wiadomo jaki, jest to tak jak na banknotach, stan
no nie UNC to nie jest, ale no naprawdę bardzo dobry. Po napisie tutaj, po logo można spojrzeć, że nie jest jakiś głęboko wyprany, ale jednak się jeszcze trzyma. I widzicie, nie szukałem tego nie wiadomo jak dużo, oczywiście byliśmy we dwójkę, więc no cztery pary oczu patrzyły, dwie pary oczu patrzyły czterema gałkami ocznymi. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolony. Pierwsze oczywiście były to dodatki, które zrobiły robotę, a tutaj już główne elementy garderoby robią robotę, bo bluza naprawdę może zrobić fajny szał oraz koszulka. To kosztowało chyba 16 albo 17 zł, a koszulka to jest 10,50. Można? Co najciekawsze, jakie były osoby w tym sklepie? Starsze, przeważała oczywiście płeć piękna, no bo to naturalne, że jednak domeną kobiet jest zrobienie zakupów, ale również byli młodzi faceci, którzy tacy headhunterzy lumpeksowi wybierali. Może to, może to, a może to. I zobaczcie, ja też właśnie byłem i fajne rzeczy wybrałem. Uważam, że za takie coś w normalnym sklepie byśmy musieli zapłacić dobre 250-300 zł, no za koszulkę Adasia się płaci ze stówę, na pewno, 120, ja tam też kilka mam, już nie pamiętam za jakie ceny. No, ale jest to stylowa, myślę, naprawdę warta uwagi. Do następnej Was zapraszam. Myślę, że połowa, jak nie większość z Was pomyślała sobie, co on na siebie włożył. A moi drodzy, zobaczcie, jakie teraz są trendy w modzie. I na przykład taka firma jak Off-White albo Fila, czyli Fila bardziej konsumencka, właśnie takie kurtki wypuszcza w bardzo podobnej stylistyce. Teraz odpinamy, chodzi jak ta lala. Ona w ogóle, mam wrażenie, że też jest nowa. Że to jest albo mega delikatnie zużyte, taki minimal wear, albo no field tested. I naprawdę chodzi jak w zegarku. Koszula delikatnie bardziej używana, ja sobie ją oczywiście prasnąłem tutaj na deseczce, ale jest firmowa, jeżeli ktokolwiek z nas zwraca uwagę na markę. To jest Hollister, czyli amerykańskie przedsiębiorstwo modowe. No ale tak, też wygląda zacnie. Połączenie eleganckiego z takim, wiesz, nonszalanckim kloszardem ulicznym również się prezentuje fajnie. Zobacz, jakie mam sznurowadła. One wiedziały, że będę miał kiedyś tą kurtkę. To jest 23 zł po obniżce. Miłej pani, gdzie się uśmiechnąłem, powiedziałem, że możemy delikatnie zbastować. Oczywiście, dla takiego miłego klienta. A także koszulina 12 zł. A oni muszą dać ponad stówę, jak nie dwie. I kilka stówek za to. Także tam dziękuję i teraz chciałbym Was zaprosić do rzeczy, których nie nałożę na siebie, ale są bardzo również atrakcyjne. Do studia. Idziemy. Teraz ten przepiękny szafiarz przyszedł do studia, aby pokazać Wam również inne rzeczy, które udało mnie się znaleźć. Bez przymierzania, tylko z pokazywaniem. Zobaczcie. Koszulka polo od polo. Taka. No, czy to jest ładna? O cenach już, no żeby nie było, że jest. I to wcale nie jest tutaj, bardzo Was proszę, naklejany, tylko haftowany ręcznie. Także bardzo dobra, naprawdę wyjściowa, uważam, koszulinka. Dalej mamy na siłownię taka. Z herbem Wielkiej Brytanii, Anglii, przepraszam, najacza, super. A jakiś numer ma z tyłu? Ale w sensie piłkarza jakiegoś? Nie, nie, piłkarza nie, ale to jest napisane, że World by Sławomir Peszko, look out for alcohol. Beckham też nosił. Dalej mamy bardzo fejmowa marka. Uważam, że w czarnym, jeżeli ktoś lubi, ja akurat lubię, tylko że no nie taką, ale chciałbym Wam ją pokazać. Zobaczcie. Krokodyl Lacoste. Nie widać. A, bo to jest przykryło, ale teraz już na pewno widać. Krokodyl Lacoste oryginalna, bo sprawdziłem. Made in France, to nie jest żadna podróbka, tylko naprawdę rzecz pierwej sorcik i gatunek tej rzeczy jest dobry. Oczywiście jest używana i to widać, że jest, ale jest rzeczą naprawdę fajną i dla headhunterów również. Dalej mamy jeszcze jedną rzecz, tym bardziej, że ona nie jest dla mężczyzn, a jest przeznaczona dla kobiet, ale gdy zauważyłem napis pink
Victoria's Secret, to pomyślałem sobie, że no muszę wam wziąć, żeby pokazać. Zobaczcie sobie. Prosta, ale dzisiaj właśnie prostota jest bardzo w cenie. Także moi drodzy, cóż mógłbym na sam koniec powiedzieć? To, że w lumpeksie, w second handzie naprawdę można się ubrać. I to nie jest wcale stereotyp, że chodzą tam ludzie, nie wiem, którzy albo nie mają pieniędzy, albo po prostu są, nie wiem, nie chcą wydawać gdzie indziej. Absolutnie nie. Tam są rzeczy, które naprawdę można fajnie wkomponować w swoją garderobę i ja na przykład uważam, że to czy to naturalnie będę nosił. Mam pytanie. Proszę. W co się trzeba ubezpieczyć, zabezpieczyć, żeby pójść do second handu? Czego dużo trzeba wziąć? Dużo dobrego humoru. Dużo cierpliwości. No właśnie, dlatego nie poszedłem sam. Nie no, bo trzeba przewertować. Nie, naprawdę. No trzeba, ale to jest wpisane jednak w tę dziedzinę mody, że musisz przewertować, żeby odnaleźć pewne smaczki, ale to wcale nie jest tak, że my siedzieliśmy 5 czy 6 godzin. My byliśmy w każdym po 30 minut, czyli godzinka, a zobaczcie, jakie artefakty udało mnie się znaleźć. Napiszcie, która stylizacja wam się najbardziej podoba, wy chyba widzicie, która mnie, ale czy te rzeczy będę nosił? Oczywiście, że tak i nie mam z tym problemu, że to jest second hand. Jesteśmy wszyscy z jakimiś samymi ludźmi i możemy nosić coś, co nam się absolutnie podoba. Dziękuję moi drodzy za dzisiaj, jeżeli wam się podobało, wbijcie kilka tysięcy łapek w górę, bo są jeszcze fajniejsze stroje jak strój robotnika. Eroty, te takie też. Mogę sprawdzić to, wbijcie ich naprawdę kilka tysięcy, wpadnijcie na background odcinka na Instagrama i widzimy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się szafiarki i szafiarze. Do usłyszenia, cześć! Oh my dear, Peaky Blinders here, subscribe! In the bottom, in the up, and then look production here or here. Tommy Shelby. Dimitri, tak naprawdę, żaden głos.